Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Krystian, a dziś chciałem was zaprosić do kolejnego odcinka z gry Pokémon Emerald. Od razu chciałem wam powiedzieć, że trochę podszkoliłem, można powiedzieć, nasze Pokémony oraz złapałem nowego Pokémona, mianowicie Kadabrę. Chciałem wam zaprezentować, jak ona ewoluuje, właśnie Abra w Kadabrę, ale nie wiedziałem, że ona ewoluuje na 17 levelu, więc zamieściłem to. Teraz powinno wam się to pokazać w prawym górnym rogu, jak ona ewoluuje. No i jestem w Poké Center, bo tam, jak widzieliście, nasz Aron jest sparaliżowany. Zamienimy na razie i chyba to wszystko. Zaraz pójdziemy, bo na plaży sobie trochę powalczyłem. Jak widzicie, trochę podbiłem level. I zaraz tam dokończymy. Jeszcze pójdziemy do takiego domku. I postaramy się pójść na naszą walkę. Jak widzicie, jesteśmy tutaj, to jest w mieście, oczywiście później go będziemy bardziej zwiedzać. Ja tutaj tylko przyjdę na chwilę do Poké Center. Pójdziemy właśnie tutaj. Okej, i tutaj chyba z kim ja walczyłem? Z tobą chyba walczyłem, czy nie? Z tobą walczyłem? Z tobą nie walczyłem. Okej. Jeden Pokémon, to chyba nie będzie trudny. Mam nadzieję, oczywiście. Dobra. Chyba Metal Claw. No nie, jak ja to uwielbiam. Oj, widzicie, lekka ścinka, ale mam nadzieję, że już to się nie powtórzy. Dobra. To nic za dużo nie dało. Prawie że nic. Zobaczymy. Ojej. Może się wyleczymy. Okej, fajnie. Czyli szybko wychodzi z tej z konfuzji. Okej. Dobra, dawaj. Może szybko pokonamy. Okej. Nawet już za kasę dostaliśmy. Czekajcie, ja sobie teraz po ekspie, bo Kadabra mam na 17. Okej, okej. Jaszczurkę. Niech tak będzie. A, chyba jeszcze nasze Kadabra nie ma żadnego ataku, niestety. Więc bardziej by nam się przydało Kadabrę i zamienimy tak, okej. Pójdziemy tutaj do tego gościa. On będzie z nim walczyć, czy nie? Aha. Tutaj z tym dzieciakiem chyba będziemy walczyć na 100%. Okej. Znaczy, miałem chociaż 3 Pokémony. 2. O, fajnie. Azumarill. No, widzicie, jak mam atak tylko jeden teleport i to nic nie daje. Ten Pokémon po prostu ucieka z ringu. Znaczy z ringu, z walki. I zmieniamy tak, shift. Niestety, żeby zdobyć jakiś atak Kadabrą, to trzeba się nieźle natrudzić. Okej. Quick attack chyba będzie dobry. Aha, czyli nie jest dobry.
Zobaczymy teraz Pursuit. Dobra, trochę lepiej. Albo sobie wezmę teraz, jeżeli mu tak mało zostało, to może nam to się odleczy życia. No fajnie. Mało expo. Maril, to było... A, no to ten sam Pokémon, czyli bierzemy teraz Kadabrę, wystawiamy. I będziemy tak ogólnie nabijać level Kadabrą. Bo jak widzicie, nie ma żadnego ataku. Jest to bardzo dobry Pokémon, ale na razie można powiedzieć, że jest bezużyteczny. Dobra. No i okej, okay. Pokonaliśmy ją. Okej, okay, fajnie. Level 20. Przydałby mi się ten atak właśnie jakiś, kurde, tego. Shit! Nie pokonałem? Właśnie chciałem powiedzieć, żeby mi się przydał atak właśnie tego Kadabry. Będzie teraz wylecą oba. W sensie Kadabra i... Kadabra i jaszczurka. No dobra, co by tu zrobić? Przecież nic nie zdziałamy. To Arona wezmę. A nie, weźmiemy ale na Wingula, bo on nam może zdziałać więcej przykrości, bo on ma ten atak Confusion bodajże. Okej, fajnie. Opa. Ten jaki atak sobie użył. Proszę bardzo. Dobra. Tutaj użymy metal. A szczerze nie wiem, jak to działa taki atak typu metalowego na wodny. Okej. Ale to będzie oczywiście szybsze. Pewnie nosi... O, uda się, dobra. Aha, czyli nie, sobie, blacha nie jest dobra na wodę. Okej. Niedobrze się super... Wow! Nawet nie zauważyłem, co ja wziąłem. Fuck. Może ją zabiję, dobra. Epic Queen. No a Kadabra musi nam lewnąć. Żeby zdobyła może jakiś przydatny atak. Wiecie co, wrócimy się na tamtą jakby wyspę i może tam czegoś spróbujemy. W sensie... W sensie tam pochodzimy po jaskiniach, może coś zdobędziemy. No bo to tak by mi się teraz przydało, bo teraz chyba w tej sali, jak dobrze pamiętam, będą takie metalowe i kamienne. I taki psychiczny by był bardzo dobry. Dobra, chodźmy. A, z nim, a zwalczyłem już z nim chyba. Tak, walczyłem.
Dobra, sobie tutaj pobiegamy troszeczkę. Makuhita. No ale kurde, lewe za 9, no to... Weźcie. Ludzie, to przecież... Prawie w ogóle oni chyba ekspa nie zdobędą. O, siedzę, nie pamiętam, czy tutaj jest Poké Center, bo ja muszę ulecić mojego Arana. Zobaczymy kat. A wiecie, w sumie pójdziemy na te walki, bo nie będą na początku jakieś walki przed wejściem. Może coś się nam... A nie, jest Poké Center. Oj, właśnie o tym mówiłem. Będę tak do nas dzwonić i dzwonić. I to jest w ogóle bez sensu. To tylko szkoda czasu. Znaczy szkoda czasu. I gramy sobie i to nam cały czas przeszkadza. Dobra. No i teraz idziemy na tą walkę. Ojej, nie mogę trafić. Dobra. I teraz sobie ustawię chyba jaszczurkę na razie, bo... Albo nie, niech będzie kadabra, jeżeli będziemy nabijać. Tu jest jakiś ziomek. Gdyż pamiętam... Siedzi gdzieś tu? Tutaj? A. To super pamiętam. Dobra. Trudno. Walczymy. Opa, ta szybuje w powietrzu. Ozu, to jest kurde taki głupi Pokémon. Znaczy głupi, dobry on jest, ale przypuśćmy przy liderce ona też go ma i on jest bardzo wytrzymały przy liderce i normalnie on sobie tam daje energię. I nagle on nas atakuje i w ogóle nie wiadomo, o właśnie coś takiego. I nagle zadaje ci taki cios, że połowę życia od zabiera. Cwaniak. O, fuck. To jest taki atak, który nam jakby uniemożliwia nam użycie danego ataku. No, że nie mogę przez jedną rundę użyć ataku. No kurde, jeszcze nie wyłowa. No i co walkę właściwie będzie nam się to całe okienko powiększać. Przepraszam was na momencik, ja zrobię pauzę, że już jestem. No i walczymy z nimi po prostu. Po jednym Pokémonie tylko szkoda. Machop, proszę bardzo. To jest też dobry Pokémon. Zmieniamy na Arona. A tutaj weźmiemy... Pursuit chyba. Machop jest strasznie silnym Pokémonem, ale nie wiem, czy to mu coś da. A czy na niego coś da. A czyli to oba Pokémony można? Tak? O nie. Dobra. Metal Claw i...
na tego, zobaczymy. Aha, no, nieefektywny. No fuck. Low kick. O Jezu, to jest kurde taki silny atak. No dobra, jeszcze raz na tego i na tego absorb. No nie. Jest takie wkurzające. A, to na szczęście nie na ten. Dlatego na takie pokoje najlepiej się używa właśnie absorb. Jest! Naucz się czegoś. Fuck yeah! Ta, disable. To w ogóle coś robi? Zaraz zobaczymy. Arona sobie zmienimy. Zobaczymy, czy to w ogóle coś... Oooo. Żeśmy jakoś go nie zabili. Kat. Może, żeby go nie zabiło? Nie zabija, nie! Fuck! Dobra, będzie następna okazja. O! Tu już i tak lepiej. Tu jesteś w ogóle? Dobra. Boże, żeby ten atak coś robił. Bo to w ogóle będzie bez sensu używanie. No fajnie, jeszcze nie trafił. Ta, not very effective, fajnie mi zebrało. Widzę, że strasznie celny ten atak. Teraz się uda. Wow. Dużo to zdziało. Nie, to wiecie co, poza odcinkiem spróbuję podekspić naszą kadabrę, bo teraz to po prostu się nie opłaca. Zobaczymy, może Aron coś zdziała. Ale w to wątpię. Holy shit! Trudno, oddamy życie. Hedabut. Fuck. Trudno. Dobra. Tyloa weźmiemy. O Jezu. Dobra. Super efektyw. Okej. Black belt Takao. Czyli a, no tak jak myślałem. Może później sobie z nim zawalczę. Zobaczę, czy w ogóle teraz tam jest ktoś. Dobra, czyli w następnym odcinku zmierzymy się z liderem. Dzięki za obejrzenie filmiku. Komentujcie, subskrybujcie. No i nie zapomnijcie łapkę w górę. Na razie.